Rozwiąż układ równań. Zaczniemy od pozbycia się mianowników. Całe pierwsze równanie pomnożymy przez taką liczbę, która pomoże nam w pozbyciu się dwójki i trójki z mianownika. Czyli pomnożymy to przez 6. Całe drugie równanie pomnożymy również przez liczbę, dzięki której pozbędziemy się z mianownika zarówno trójki, jak i szóstki. Również możemy pomnożyć całe to równanie przez 6. Z pierwszego równania dostaniemy 6 razy nasz ułamek, czyli x minus 1 przez 2, dodać 6 razy drugi ułamek, czyli y plus 1 przez 3. To się równa 6 razy 3. Z drugiego równania dostaniemy 6 razy x plus 1 przez 3 minus 6 razy drugi ułamek, czyli y minus 2 przez 6 równa się 2 razy 6. Teraz możemy poskracać liczniki z mianownikami, czyli tutaj szóstka z dwójką, tu mamy 1, tu zostaje 3. Tu szóstka z trójką mamy 1, tu zostaje 2. Tu szóstka z trójką, tu zostaje 1, tutaj 2. I tu szóstki skracamy, zostaje 1, tu 1. Przez tą trójkę będziemy mnożyć całe wyrażenie z licznika, więc może jeszcze to rozpiszmy. Czyli mamy 3 razy całe wyrażenie z licznika, czyli x minus 1. Tu mamy plus 2 razy wyrażenie z licznika, czyli y plus 1, równa się 18. Tu przez dwójkę mnożymy wszystko, co jest w liczniku, czyli 2 razy x plus 1. Tu mamy przez minus 1 pomnożony licznik, czyli y minus 2. I to nam daje 12. Teraz opuśćmy nasze nawiasy. 3 razy x to jest 3x. 3 razy minus 1, minus 3, 2 razy y, plus 2y i 2 razy 1, plus 2, to się równa 18. I z drugiego równania dostaniemy 2 razy x, 2x, 2 razy 1, plus 2, minus 1 razy y, to jest minus y i minus 1 razy minus 2, dostaniemy plus 2. I to się równa 12. Teraz uprośćmy nasze oba równania. Proponuję, aby x i y zostawić po lewej stronie, liczby przenieść na prawą stronę. Czyli po lewej nam zostanie 3x plus 2y, a po prawej zostanie 18. Minus 3, jak przeniesiemy na prawo, znajdzie się ze znakiem plus. I 2, jak przeniesiemy na prawo, znajdzie się ze znakiem minus. Porządkujemy drugie równanie, czyli 2x zostawiamy po lewej stronie, minus y po lewej. Natomiast po prawej stronie mamy 12, plus 2 przerzucamy na stronę prawą, czyli mamy minus 2. I tu też plus 2, czyli również przerzucamy na stronę prawą, mamy ze znakiem minus. Obliczmy, mamy 3x plus 2y to jest 19. A z drugiego równania mamy 2x minus y, to się równa 8. Teraz wybieramy metodę rozwiązania tego typu równania. Ja wybiorę tutaj metodę przecinek współczynników. Tu przy y mam dwójkę, tutaj mam minus, czyli wystarczy, jak całe drugie równanie pomnożę przez 2. Więc pierwsze równanie przepisujemy, a drugie równanie mnożymy przez 2. Czyli mamy 2x razy 2. Dostajemy 4x i minus y razy 2, mamy minus 2y, 8 razy 2 daje nam 16. Teraz, kiedy już mamy przecinek współczynniki, podkreślamy oba równania i dodajemy stronami. 3x plus 4x to jest 7x, tu y nam się redukują i 19 plus 16 to jest 35. Pozbywamy się siódemki koło x, czyli dzielimy przez 7. X równa się 5. Mamy już policzoną jedną niewiadomą x. Teraz wybieramy dowolne równanie, jakieś w najprostszej postaci,
i podstawiamy do tego równania za x piątkę, tak żeby obliczyć y. Ja może wybiorę to równanie. Dostaniemy 2 razy za naszego x wstawiamy piątkę. Tu mam teraz minus y równa się 8. Dostaniemy 10 minus y to jest 8, czyli minus y to jest 8 minus 10 i dostaniemy y równy, minus y równy minus 2, czyli y wynosi 2. Teraz zapiszmy tylko to w układzie, czyli x wynosił 5, y równa się 2. I zapisujemy to w postaci klamerki. Czyli rozwiązaniem jest para liczb x równy 5, y 2.